Pewnej nocy w marcu 2020 roku natrafiłam w sieci na film Kościoła Boga Wszechmogącego. Wcześniej widziałam wiele chrześcijańskich filmów, ale żaden z nich tak bardzo mnie nie poruszył. Niedługo po tym, jak zainteresowałam się prawdziwą drogą, zaczepił mnie mój pastor. Powiedział: Poza Biblią nie istnieją słowa Boże. Uciekaj stamtąd, nie słuchaj ich kazań. Ale ja nie przestałam badać, bo przeczytałam już trochę słów Boga Wszechmogącego i czułam, że są prawdą. Nie uległam pastorowi i starszym. Podążyłam za Bogiem Wszechmogącym. Jako dziecko wierzyłam w Pana. Później zostałam nauczycielką i nauczałam chrześcijańskiej i moralnej edukacji. Teraz uczę w publicznej szkole średniej na Sumatrze Północnej. Jak przyjęłaś Ewangelię Boga Wszechmogącego dni ostatecznych? Obejrzałam film Kościoła Boga Wszechmogącego. Pewnej nocy, w marcu 2020 roku. Szukałam na YouTubie kazań na przykłady do zajęć z moimi uczniami. Do późnej nocy oglądałam dziesiątki kazań, ale były oklepane, nie niosły światła. Obejrzawszy je, poczułam znudzenie. Nagle trafiłam na film chrześcijański. Pod tytułem Przepiękny głos od razu przykuł moją uwagę. Były tam słowa Boga Wszechmogącego i omówienia tego, jak Pan powraca. Nigdy wcześniej o tym nie słyszałam. Wcześniej widziałam wiele chrześcijańskich filmów, ale żaden aż tak mnie nie poruszył. Potem natrafiłam na następny pod tytułem Imię Boga się zmieniło? Zaciekawił mnie, więc obejrzałam do końca. Tej nocy... Myśląc o tym, co zobaczyłam, nie mogłam zasnąć. Czy imię Boga naprawdę się zmieniło? Musiałam się dowiedzieć: Czy to tylko opowieść, czy film mówił prawdę o tym, że Bóg powrócił? Czy słowa, które czytali, były słowami Boga? Jeśli Bóg powrócił i zmienił imię, nie mogę tego przegapić. Bardzo chciałam znaleźć odpowiedzi na te pytania. Później, z powodu epidemii, pracowałam zdalnie, więc miałam dużo czasu na oglądanie tych filmów w sieci. Byłam szczęśliwa, bo nigdy wcześniej nie widziałam tak dobrych filmów chrześcijańskich. Podzieliłam się nimi na swojej tablicy na Facebooku, żeby inni też mogli je obejrzeć. Wielu osobom filmy się podobały. Ale były też komentarze atakujące Kościół Boga Wszechmogącego. A pastor ostrzegł mnie, żebym nie wrzucała niczego o tym Kościele. Co myślałaś, gdy widziałaś słowa sprzeciwu? Na początku nie wiedziałam, że te filmy pochodzą z Kościoła Boga Wszechmogącego. Zorientowałam się, kiedy pastor mi powiedział. Z ciekawości poszukałam informacji o Kościele Boga Wszechmogącego. Znalazłam stronę Ewangelia o stąpieniu Królestwa. Zaczęłam czytać zawartość strony i znalazłam słowa Boga Wszechmogącego. Bóg Wszechmogący mówi: W Królestwie niezliczone rzeczy stworzone zaczynają ożywać i odzyskiwać siły życiowe. Z powodu zmian w stanie Ziemi. Granice między poszczególnymi lądami również zaczynają się przesuwać. Poprzednio prorokowałem: Kiedy ląd będzie oddzielony od lądu i ląd połączy się z lądem, będzie to czas, w którym rozbiję narody w drobny mak. W tym czasie odnowię całe stworzenie i dokonam nowego podziału całego wszechświata, tym samym porządkując wszechświat. I przekształcając jego stary stan w nowy. Taki jest mój plan i to są moje dzieła. Kiedy wszystkie narody i ludy świata powrócą przed mój tron, wezmę całą obfitość nieba i obdarzę nią ludzkość, aby dzięki mnie ten świat kipiał niezrównaną obfitością. Ale dopóki stary świat będzie istniał, Zrzucę mój gniew na Jego narody, otwarcie ogłoszę moje zarządzenia w całym wszechświecie i dosięgnę karceniem każdego, kto je złamie. Kiedy zwracam moje oblicze do wszechświata, aby przemówić, cała ludzkość słyszy mój głos, a następnie widzi wszystkie dzieła, które wykonałem w całym wszechświecie. Ci, którzy przeciwstawiają się mojej woli, to znaczy, którzy sprzeciwiają mi się uczynkami człowieka, będą podlegać mojemu karceniu. Wezmę liczne gwiazdy na niebie i uczynię je na nowo, a dzięki mnie Słońce i Księżyc zostaną odnowione. Niebo przestanie być takie, jak było. Niezliczone rzeczy na Ziemi zostaną odnowione. Wszystko stanie się pełne dzięki moim słowom. Wiele narodów we wszechświecie zostanie na nowo podzielonych i zastąpionych przez moje królestwo, tak że narody na ziemi znikną na zawsze i wszystkie staną się królestwem, które oddaje mi cześć. Wszystkie narody ziemi zostaną zniszczone i przestaną istnieć. Spośród istot ludzkich we wszechświecie, wszystkie należące do diabła zostaną wytracone, a wszyscy, którzy czczą szatana, zostaną powaleni przez mój płonący ogień. To znaczy, z wyjątkiem tych, którzy teraz są w strumieniu, wszyscy pozostali zostaną obróceni w popiół. Kiedy będę karcić wiele ludów, Ludzie ze świata religii w różnym zakresie powrócą do mojego królestwa, podbici przez moje dzieła, bo ujrzą oni nadejście świętego na białym obłoku. Wszyscy ludzie zostaną rozdzieleni według swojego rodzaju i otrzymają karcenie odpowiednie do tego, co uczynili. Wszyscy ci, którzy stanęli przeciwko mnie, zginą. Jeśli chodzi o tych, których czyny na Ziemi mnie nie dotyczą, będą oni ze względu na uniewinnienie nadal istnieć na Ziemi pod rządami moich synów i mojego ludu. Objawię się niezliczonym ludom i wielu narodom, a mój głos będzie rozbrzmiewać na Ziemi, obwieszczając zakończenie mego wielkiego dzieła, aby cała ludzkość. Zobaczyła to na własne oczy. Te słowa wstrząsnęły moim sercem. Poczułam, że zadrżało. Zszokował mnie ich autorytet. Zawierały majestat, który nie toleruje wykroczeń. Czułam, że te słowa mają autorytet i moc. Człowiek nie mógłby ich powiedzieć. Pochodziły od Boga. To było uczucie, którego nie potrafiłam opisać. Czułam zamęt, myślałam. Wszyscy aktorzy w tym filmie są Chińczykami, więc czy te filmy nakręcili Chińczycy? W Chinach rządzi przecież ateistyczna partia. Chińczycy palą kadzidełka, czczą buddę i boszków. Czyżby pan powrócił w Chinach? Czy te słowa to naprawdę słowa Boże? Byłam zagubiona. Im większe zagubienie czułam, tym bardziej chciałam dowiedzieć się, o co chodzi. Zatem znalazłam dane kontaktowe na ich stronie i skontaktowałam się z pewną siostrą. Spytała: Czy wezmę udział w spotkaniu? Odpisałam, że chcę poznać słowa Boga Wszechmogącego. Pomogła mi dołączyć do grupy online i przeczytała słowa Boga Wszechmogącego. Omówiła ze mną tajemnicę Bożego wcielenia i trzy etapy Bożego dzieła. Uważnie słuchałam jej omówienia. Znalazłam odpowiedzi na wątpliwości. Przekazała mi też naprawdę wspaniałą nowinę, że Pan naprawdę powrócił i że powrócił w ciele. Byłaś przejęta? Tak, byłam. Ale wkrótce potem, pastor z mojego kościoła znów mnie zaczął nękać. Przysłał mi na Facebooku słowa atakujące kościół Boga Wszechmogącego, mówiące: Ten kościół to Herezja. Oni mówią, że słowa Boga Wszechmogącego to słowa Boga, ale nie ma ich w Biblii. Jako chrześcijanka musisz wiedzieć, że poza Biblią nie ma słów Bożych. Uciekaj od nich. Inni, bracia i siostry z grupy też dostali wiadomości od tego pastora. Niektórzy, z którymi się dogadywałam, opuścili grupę i mnie też doradzili, zrobić to samo. To była dla ciebie przeszkoda, ale też test. Mhm. Mm Na początku byłam skołowana. Myślałam, on jest pastorem i lepiej zna Biblię ode mnie. Czy to, co mówi, jest prawdą? Chciałam wiedzieć, czy kościół Boga Wszechmogącego jest herezją. O, nie przestałaś badać sprawy. Hmm. Nie uwierzyłam pastorowi tak łatwo. Znałam trochę słów Boga Wszechmogącego i czułam, że te słowa są prawdziwe. Miały moc i brzmiały jak głos Boga. Mhm. Ale te słowa rzeczywiście wychodziły poza Biblię. Więc o co chodziło? Spytałam siostry Elzy z Kościoła Boga Wszechmogącego. Przesłała mi werset z Biblii, rozdział 21, werset 25 Ewangelii Jana. Jest jeszcze wiele rzeczy, których dokonał Jezus, i gdyby spisać każdą z nich, cały świat nie pomieściłby ksiąg, w których by to spisano. Siostra Elza omówiła to ze mną. Z tego wersetu wynika, że nie wszystkie Czyny i słowa Pana Jezusa są zapisane w Biblii. Wtedy apostoł Jan był przy Panu Jezusie i słyszał znacznie więcej jego słów niż zapisano w Biblii. Zastanówmy się. Pan Jezus głosił kazania przez co najmniej trzy lata. Jeśli przemawiał przez godzinę każdego dnia, to ile mógł powiedzieć przez trzy lata? Bardzo dużo. Więcej niż można zliczyć. Jak więc jego słowami mogą być tylko te, które są w Biblii? Racja. Rzeczywiście słowa Boga w Biblii są bardzo ograniczone. To zdecydowanie nie wszystko, co Bóg wtedy powiedział. To niezaprzeczalny fakt. Pastor mówi: Poza Biblią nie ma słów Bożych. Na jakiej podstawie tak twierdzi? Słysząc to, pomyślałam: To, co mówi pastor, nie zgadza się z faktami. Właśnie. Czytałam Biblię, ale nigdy nie zwracałam uwagi na ten werset z Ewangelii. Dopiero wtedy zrozumiałam, że ten werset przekazuje nam, iż nie wszystkie słowa Boże znajdują się w Biblii. Tak. Przepowiedni Ezdrasza ze Starego Testamentu też nie ma w Biblii. Tak. Siostra Elza przysłała mi fragment Ewangelii Jana. Rozdział szesnasty, wersety dwunasty i trzynasty. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi wam przyszłe rzeczy. Przesłała mi też wersety z Apokalipsy. Kto ma uszy, niech słucha, co duch mówi do kościołów. I zobaczyłem w prawej ręce zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na zewnątrz, opieczętowaną siedmioma pieczęciami. I zobaczyłem potężnego anioła wołającego donośnym głosem: Kto jest godny otworzyć księgę i rozwiązać jej pieczęcie? Ale nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi ani do niej zajrzeć. I bardzo płakałem, że nie znalazł się nikt godny, aby otworzyć i czytać księgę i do niej zajrzeć. Wtedy jeden ze starszych powiedział do mnie: Nie płacz, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawida, aby otworzyć księgę i rozwiązać siedem jej pieczęci. Kiedy przeczytałyśmy wersety, siostra omówiła je. Słowa Pana Jezusa są jasne. On wciąż ma nam wiele do powiedzenia. Ale wtedy postawa ludzi była zbyt słaba. W dniach ostatecznych przyjdzie duch prawdy, by nas poprowadzić do całej prawdy, co oznacza, że gdy Pan Jezus powróci, wyrazi więcej prawdy i powie nam, co ma nadejść. To dowodzi, że Bóg ma nowe dzieło i słowa, których nie ma w Biblii. Jak ludzie mogli mówić, słowa Boże są w Biblii, a poza Biblią nie ma Bożych słów ani dzieła? Czy to nie przeczy słowom Boga? Tak. Wielu pastorów tak mówi, a większość wierzących tego słucha i nie rozpoznaje, co to jest. Tak. Zrozumiałam, że pastor się mylił twierdząc, że Biblia zawiera wszystkie słowa i dzieła Boża. W dniach ostatecznych Bóg wyrazi więcej słów wykraczających poza Biblię. Apokalipsa mówi, że nikt nie może rozwinąć i przeczytać zamkniętego zwoju, więc treści zwoju nie ma w Biblii, bo Biblię czytamy każdego dnia. Gdy Pan Jezus powróci, On sam rozwinie zwój i powie nam, co zawiera. To jasno oznacza, że Bóg wyrazi nowe słowa, których nie ma w Biblii. Potem przeczytałyśmy słowa Boga Wszechmogącego. Wszystko, co jest zapisane w Biblii, jest ograniczone i nie jest w stanie reprezentować całego dzieła Bożego. Cztery Ewangelie mają w sumie mniej niż sto rozdziałów, w których opisano skończoną liczbę wydarzeń, Takich jak przekleństwo rzucone na drzewo figowe przez Jezusa, trzy wyparcia się Pana przez Piotra, ukazanie się Jezusa uczniom po jego ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu, nauczanie o postach, nauczanie o modlitwie, nauczanie o rozwodzie, narodziny i genealogia Jezusa, powołanie uczniów przez Jezusa i tym podobne. To tylko kilka pism, ale człowiek ceni je jako skarby. A nawet weryfikuje dzisiejsze dzieło na ich podstawie. Wierzą nawet, że Jezus zrobił tylko tyle od swojego narodzenia. To tak, jakby wierzyli, że Bóg może zrobić tylko tyle, że nie może być dalszego dzieła. Czyż nie jest to niedorzeczne? Niegdyś w wieku łaski Jezus jedynie wygłosił do swoich uczniów szereg kazań na takie tematy, jak w jaki sposób postępować, w jaki sposób się gromadzić. W jaki sposób modlić się błagalnie, w jaki sposób traktować innych i tym podobne. Wykonał dzieło właściwe dla wieku łaski i wyjaśnił tylko, jak uczniowie i ci, którzy za nim podążali, powinni praktykować. Wykonał on jedynie dzieło wieku łaski, a nie dzieło dni ostatecznych. Dlaczego Jahwe, kiedy ustanowił prawo Starego Testamentu w wieku prawa, nie wykonał dzieła wieku łaski? Dlaczego od razu jasno nie przedstawił dzieła wieku łaski? Czy nie pomogłoby to człowiekowi je zaakceptować? On tylko prorokował, że urodzi się dziecko płci męskiej i posiądzie moc, ale nie wykonał z wyprzedzeniem dzieła wieku łaski. Dzieło Boga w każdym wieku ma wyraźne granice. Bóg wykonuje tylko dzieło obecnego wieku i nigdy nie wykonuje z wyprzedzeniem kolejnego etapu dzieła. Tylko w ten sposób Jego dzieło, właściwe dla każdego wieku, może wysunąć się na pierwszy plan. Jezus mówił tylko o znakach dni ostatecznych, o tym jak być cierpliwym i jak zostać zbawionym, jak żałować za grzechy i jak je wyznawać, jak nosić krzyż i znosić cierpienie. Nigdy nie mówił o tym, w jaki sposób człowiek w dniach ostatecznych powinien osiągnąć wejście, ani o tym, jak powinien starać się wypełniać wolę Bożą. Czy zatem nie byłoby niedorzecznością poszukiwanie w Biblii Bożego dzieła dni ostatecznych? Co możesz dostrzec poprzez samo kurczowe trzymanie się Biblii? Ani biegły interpretator Biblii, ani kaznodzieja nie mogliby zawczasu posiąść wiedzy o dzisiejszym dziele. Dzięki tym słowom zrozumiałam, że Biblia jest tylko księgą historyczną. Zawiera dwa etapy dzieła Boga w wieku prawa i w wieku łaski. A zarówno Stary, jak i Nowy Testament zostały opracowane przez ludzi wiele lat po dziele Boga. Po dokonaniu dzieła przez Boga jego opis pojawił się w Biblii. Dlatego Boże Słowa i dzieło w dniach ostatecznych nie mogły zostać spisane z wyprzedzeniem. Jeśli ograniczymy Boga do Biblii, jakby poza Biblią nie było słów Bożych, to będzie kompletny absurd. Tak. Działania pastora nie powstrzymały cię, poprzez szukanie zrozumiałaś prawdę. Bogu dzięki. Wierzę w Boga od dziesiątek lat, ale dopiero zrozumiałam, czym jest Biblia. Ech. Bogu dzięki. Potem siostra omawiała dalej, rzekła, Bóg jest źródłem życia, a jego słowa są nieskończone i niewyczerpane. Od chwili stworzenia do teraz Bóg zawsze mówił i działał. By zaopatrzyć i zbawić ludzi. Boże dzieło nie jest ograniczone przez nikogo i przez nic, tym bardziej przez Biblię. Bóg mówi i działa na podstawie swojego planu zarządzania i ludzkich potrzeb. Nigdy się nie powtarza. W wieku prawa, Bóg Jahwe ogłosił prawo, by prowadzić ludzi w ich życiu na ziemi. Powiedział wiele słów. Ale w wieku łaski. Pan Jezus uczył skruchy, pracował, by odkupić ludzkość i wiele powiedział. Te słowa nie zostały zapisane w Starym Testamencie, znajdują się poza Nim. Bóg wszechmogący w dniach ostatecznych wyraża prawdę na podstawie dzieła Pana Jezusa, by dokonywać dzieła sądu, począwszy od domu Bożego, co dogłębnie oczyszcza i zbawia ludzkość od grzechu i prowadzi ją do Królestwa Bożego. To jest najnowszy i najwyższy etap dzieła. Nie można go było zapisać w Biblii wcześniej. Tak. Jeśli ślepo użyjemy Biblii, by oceniać i ograniczać dzieło Boże, to będziemy opierać się Bogu, jak faryzeusze, którzy opierali się panu Jezusowi. Uparcie trzymali się pisma, szaleńczo potępiali pana za jego słowa i dzieło, których nie było w Starym Testamencie. I w końcu przybili Pana do krzyża. Straszna tragedia. Przeczytałyśmy dwa fragmenty słów Boga Wszechmogącego. Bóg Wszechmogący mówi: Żydowscy faryzeusze wykorzystali prawo Mojżeszowe do potępiania Jezusa. Nie szukali zgodności z ówczesnym Jezusem, lecz skrupulatnie i co do Joty przestrzegali prawa. Do tego stopnia, że oskarżywszy go o nieprzestrzeganie prawa Starego Testamentu i o to, że nie był Mesjaszem, w końcu przybili niewinnego Jezusa do krzyża. Kim tak naprawdę byli? Czyż nie było tak, że nie szukali drogi do zgodności z prawdą? Mieli obsesję na punkcie każdego słowa Pisma Świętego nie zważając ani na moją wolę, ani na etapy i metody realizacji mojego dzieła. Nie byli ludźmi poszukującymi prawdy, lecz ludźmi sztywno trzymającymi się słów. Nie byli ludźmi wierzącymi w Boga, lecz ludźmi wierzącymi w Biblię. Mówiąc krótko, byli strażnikami Biblii. Aby zabezpieczyć interes Biblii, aby zachować godność Biblii i chronić jej reputację, posunęli się tak daleko, że w końcu przybili miłosiernego Jezusa do krzyża. Zrobili to tylko po to, by bronić Biblię i zachować w sercach ludzi status każdego słowa z Biblii. Woleli więc odrzucić swoją przyszłość i ofiarę za grzech, aby skazać Jezusa który nie podporządkował się doktrynie Pisma Świętego na śmierć. Czyż wszyscy nie byli sługusami każdego jednego słowa Pisma Świętego? Kto jest w końcu ważniejszy: Bóg czy Biblia? Dlaczego Bóg musi działać zgodnie z tym, co w niej zapisano? Czyżby Bóg nie miał prawa wykraczać poza jej ramy? Czy Bóg nie może odejść od Biblii i wykonywać innego dzieła? Dlaczego Jezus i Jego uczniowie nie przestrzegali Szabatu? Skoro Jezus miałby zachowywać Szabat i praktykować zgodnie z przykazaniami Starego Testamentu, to dlaczego go nie przestrzegał po swoim przyjściu, a zamiast tego umywał stopy, nakrywał głowę, łamał chleb i pił wino? Czy w przykazaniach Starego Testamentu jest o tym mowa? Jeśli Jezus szanował Stary Testament, to dlaczego zerwał z jego naukami? Powinieneś wiedzieć, kto jest ważniejszy: Bóg czy Biblia. Czyż Bóg, będąc panem Szabatu, nie może być również panem Biblii? Ograniczanie Boga i opieranie się Mu jest poważne. Tak. Siostra mówiła dalej: Pastorzy i starsi są jak faryzeusze opierający się Panu Jezusowi. Ślepoczczą Biblię, traktują ją, jakby to był Bóg. Bronią księgi, ale nigdy nie szukają śladów Boga i nie nasłuchują, czy to głos Boga. Widzą, że słowa i dzieło Boga Wszechmogącego nie są opisane w Biblii, więc szaleńczo je potępiają i przeszkadzają ludziom w badaniu ich. Czyż to nie współcześni faryzeusze? Nie widzą, że Biblia jest zapisem Bożego dzieła w przeszłości, księgą, którą trzeba czytać, ale która nie reprezentuje Boga, nie działa w Jego imieniu, by zbawić ludzi. Jeśli ludzie stosują się tylko do Biblii i słów Boga z przeszłości, nie zyskają prawdy ani życia. Najważniejsze jest dotrzymywanie kroku Bogu i akceptowanie sądu Boga Wszechmogącego, mającego uwolnić nas od grzechu. Wszystkie te prawdy od Boga Wszechmogącego są słowami Ducha Świętego do Kościołów. Tylko te słowa mogą całkowicie oczyścić i zbawić ludzi. Tylko to jest droga do życia wiecznego w dniach ostatecznych. Jeśli nie podołamy temu etapowi dzieła, Bóg nas opuści i odrzuci, dosięgnął nas katastrofy i kary. Tak, wiele zyskałam dzięki omówieniu siostry. Kiedy wreszcie obiektywnie zrozumiałam Biblię, przestałam czuć niepokój. Bogu dzięki. Za każdym razem, gdy Bóg się pojawia i działa, przywódcy religijni opierają się i są wrodzy. Chcąc chronić własne interesy, tworzą błędne przekonania, by potępić dzieło Boże i nie pozwolić ludziom go przyjąć. Jeśli nie rozumiesz prawdy i nie masz wiedzy, ich oszczerstwa cię zmylą, będziesz wraz z nimi sprzeciwiać się Bogu i stracisz zbawienie Boże. Co będzie tragiczne. Tak, wielu wierzących w Pana słucha pastorów i nie ma rozeznania. Tak. Powiedziałam do siebie, muszę wyposażyć się w prawdę, nie chcę odrzucić Boga. Bogu dzięki. Mniej więcej miesiąc później inny pastor zaczął nękać mnie wiadomościami na messengerze i na Whatsappie. Pisał. Pan Jezus dwa tysiące lat temu wypełnił biblijną przepowiednię: Teraz mówisz, że Pan powrócił jako kobieta. Czy w Biblii jest jakaś przepowiednia na ten temat? Pan nie mógł powrócić w ciele, a tym bardziej w ciele kobiety. Twój Bóg Wszechmogący jest człowiekiem. W tym samym czasie dwaj inni pastorzy mnie zaatakowali. Potępiali mnie, twierdząc, że błądzę. Co pomyślałaś, kiedy tak powiedzieli? Odparłam, że nie można ograniczać Boga. Istotą Boga jest duch. Przyjął postać człowieka tylko dlatego, że jego dzieło tego wymagało. Wierzymy w Boga wszechmogącego, bo ma boską istotę i może wyrażać prawdę, a nie z powodu cielesności. Również siostra Elza to ze mną omówiła. Biblia przepowiada wcielenie Boga jako Syna Człowieczego w dniach ostatecznych. Na przykład, z przyjściem Syna Człowieczego lub Syn Człowieczy się objawi. Bóg Wszechmogący przyszedł, by wyrażać prawdę i sądzić w dniach ostatecznych, co całkowicie wypełnia te przepowiednie. Bóg przychodzi jako Kobieta w dniach ostatecznych, co jest niezgodne z pojęciami ludzi. Im mniej zgodne jest z naszymi pojęciami, tym większą ma tajemnicę i jest bardziej znaczące. Jakie są prawdy i tajemnice Bożego wcielenia się w ciało kobiety? Sprawdźmy słowa Boga Wszechmogącego. Gdy skończyła, przysłała mi te słowa Boże. Każdy etap dzieła dokonywanego przez Boga ma swoje praktyczne znaczenie. Kiedy Jezus przyszedł tamtym razem, przyszedł jako mężczyzna. Jednak gdy Bóg przychodzi tym razem, jego forma jest kobieca. Jak zatem widzisz, to, że Bóg stworzył zarówno mężczyzn, jak i kobiety, można wykorzystać w jego dziele, a w Bogu nie istnieje podział na płcie. Gdy jego duch przychodzi, może on przybrać takie ciało, jak chce. A owo ciało może go reprezentować. Ciało to może reprezentować Boga niezależnie od tego, czy jest ono męskie czy kobiece, dopóki jest ciałem jego wcielenia. W Bogu nie istnieje podział na płcie. Dokonuje on swojego dzieła wedle swojego uznania, nie podlegając przy tym żadnym ograniczeniom i posiadając szczególną swobodę. Jednak każdy etap dzieła ma swoje praktyczne znaczenie. Bóg stał się ciałem dwukrotnie i jest oczywiste, że Jego wcielenie podczas dni ostatecznych jest ostatnim. Przyszedł On, aby uczynić znanymi wszystkie swoje uczynki. Gdyby na tym etapie nie stał się ciałem, aby osobiście dokonać dzieła, którego świadkiem byłby człowiek, ten zawsze już trzymałby się pojęcia, że Bóg jest wyłącznie mężczyzną, a nie kobietą. Wcześniej cała ludzkość uważała, że Bóg może być tylko mężczyzną, zaś absolutnie nie można nazwać Bogiem kobiety. Gdyby Bóg przybrał ciało tylko jako mężczyzna, ludzie określiliby go jako mężczyznę, jako Boga mężczyzn i nigdy nie uwierzyliby mu, że jest Bogiem kobiet. Mężczyźni wtedy by uznali, że Bóg jest tej samej płci co oni, że Bóg jest głową mężczyzn. Ale co wtedy z kobietami? To jest niesprawiedliwe, czy nie jest to traktowanie preferencyjne? Gdyby tak było, to wszyscy ci, których Bóg zbawił, byliby mężczyznami tak jak On, a żadna kobieta nie byłaby zbawiona. Kiedy Bóg stworzył ludzkość, stworzył Adama i Ewę. Nie stworzył tylko Adama, ale stworzył zarówno mężczyznę, jak i kobietę na swój obraz. Bóg jest nie tylko Bogiem mężczyzn, jest również Bogiem kobiet. Siostra Elza omawiała dalej: Wcielając się w Syna Człowieczego, Bóg musi przybrać określoną płeć. Za pierwszym razem Bóg przyszedł w ciele mężczyzny, a w dniach ostatecznych staje się kobietą. Robi to, by ludzie lepiej rozumieli Boga i go nie ograniczali. Na początku Bóg stworzył ludzi na swoje podobieństwo nie tylko mężczyznę, ale i kobietę. Dlatego Bóg wcielony może być zarówno mężczyzną, jak i kobietą. Gdyby Bóg wcielony zawsze był mężczyzną, ludzie uznaliby, że zawsze będzie mężczyzną. Błędnie sądząc, że Bóg jest Bogiem mężczyzn i że zbawi tylko mężczyzn, a kobiety nie. To złe zrozumienie Boga. Tak. W oczach Boga mężczyźni i kobiety są równi. Bóg zbawia zarówno mężczyzn, jak i kobiety, bo jedni i drudzy są przez niego stworzeni. Nieważne, czy Bóg wcieli się w mężczyznę czy w kobietę, wciąż jest Bogiem. A istota Boga nigdy się nie zmienia. Nadal może wyrażać prawdę i zbawiać ludzkość. Nie możemy zaprzeczyć Bożemu wcieleniu i Jego dziełu tylko dlatego, że wcielił się w kobietę. Wielu ludzi na tym utknęło. Gdy słyszą, że wcieleniem Boga jest kobieta, odrzucają to i nie chcą sprawdzać. To prawda. Później słowa Boga Wszechmogącego rozjaśniły mi serce. Porzuć swoje poglądy odnośnie do tego, co niemożliwe. Im bardziej ludzie wierzą, że coś jest niemożliwe, tym bardziej jest prawdopodobne, że to się wydarzy, gdyż mądrość Boga sięga wyżej niż niebiosa. Myśli Boże są wyższe niż myśli ludzkie, a dzieło Boga przekracza granice ludzkiego myślenia i ludzkich pojęć. Im bardziej coś jest niemożliwe, tym więcej jest w tym prawdy, której można szukać. Im bardziej coś wykracza poza ludzkie pojęcia i wyobrażenia, tym więcej jest w tym Bożej woli. Pojawienia się Boga nie można pogodzić z pojęciami człowieka, a tym bardziej Bóg nie może się pojawić na życzenie człowieka. Bóg podejmuje własne decyzje i ma własne plany, gdy dokonuje swojego dzieła. Ponadto ma on własne cele i własne metody. Jakiekolwiek dzieło Bóg wykonuje, nie potrzebuje On omawiać go z człowiekiem, czy szukać porady człowieka, a tym bardziej nie potrzebuje informować każdej osoby o swoim dziele. Takie jest usposobienie Boga, które co więcej, powinno być uznane przez każdego. Jeśli pragniecie być świadkami pojawienia się Boga, jeśli pragniecie iść jego śladami, Musicie najpierw odejść od swoich własnych pojęć. Nie wolno ci domagać się od Boga, aby czynił to czy tamto, a tym bardziej nie powinieneś zamykać go w swoich własnych ramach i ograniczać go do swoich własnych pojęć. Zamiast tego powinniście wymagać od siebie zrozumienia, jak należy poszukiwać śladów Boga. Jak powinniście przyjąć Jego pojawienie się i jak macie podporządkować się Jego nowemu dziełu? Oto co powinien czynić człowiek. Ponieważ człowiek nie jest prawdą ani nie posiada prawdy, powinien poszukiwać, przyjmować i być posłusznym. Siostra Elza przypomniała mi, dzieło Boże często nie jest zgodne z pojęciami ludzi. Nie szukając prawdy, łatwo opierać się Bogu. Pan Jezus urodził się w żłobie, czy to było zgodne z pojęciami ludzi? A to, że pan Jezus pochodził z Nazaretu i nie nazywał się mesjaszem? Pan Jezus nie wszedł do świątyni i nie obchodził szabasu. Był prześladowany i przybity do krzyża. Czy to zgodne z pojęciami ludzi? Wcale nie było zgodne. Tak. Pan Jezus w wielu aspektach nie pasował do ludzkich pojęć. Czy wobec tego nie jest Bogiem? Nie. Pan Jezus był objawieniem się Boga nadejściem Mesjasza. Czemu więc tak wielu ludzi nie rozpoznało go i potępiło? Nie dlatego, że ludzie oceniają Boga przez pryzmat swoich pojęć? Według faryzeuszy, pan Jezus był synem cieśli, nazarejczykiem, a nie Bogiem. Ukrzyżowali pana Jezusa i zostali przeklęci i ukarani przez Boga. Dziś pastorzy ograniczają Boga na podstawie swoich wyobrażeń, opierają się dziełu Boga Wszechmogącego. Powtarzają błędy faryzeuszy, przybijają Boga do krzyża. Tak. Ograniczanie Boga i opieranie się mu jest poważnym problemem. Tak, to prawda. Bóg jest Stwórcą i działa zgodnie ze swym planem, bez ograniczeń. Niezależnie od tego, co zrobi, ma mądrość. Nie możemy naszymi pojęciami ograniczać, gdzie będzie czynił dzieło, albo jak się objawi. Naszą postawą powinno być posłuszeństwo. To oznacza przyjęcie słów Bożych i Jego dzieła, zrozumienie Boga przez Jego słowa i dzieło. Zamiast używania naszych pojęć, by określać i ograniczać Boga, by mówić, czego Bóg nie może robić, bo to irracjonalne. Tak. Siostra Elza przeczytała mi jeszcze więcej słów Bożych. Jeśli człowiek zamierza zbadać, czy jest to inkarnacja ciała Boga, musi to potwierdzić na podstawie wyrażanego przez Niego usposobienia oraz słów wypowiadanych przez Niego. To oznacza, że aby potwierdzić, czy jest to inkarnacja ciała Boga, czy nie, i czy jest to prawdziwa droga, trzeba to rozróżnić na podstawie Jego istoty. Zatem w ustaleniu, czy jest to ciało wcielonego Boga, kluczowa jest Jego istota, Jego dzieło, Jego wypowiedzi, Jego usposobienie i wiele innych aspektów, nie zaś wygląd zewnętrzny. Jeżeli człowiek analizuje tylko jego wygląd zewnętrzny, a nie dostrzega jego istoty, pokazuje to, że człowiek jest ciemnym ignorantem. Kiedy Bóg staje się ciałem, po prostu zstępuje z nieba do określonego ciała. To jego duch zstępuje do ciała, przez które wykonuje on dzieło ducha. Jest to duch, który wyraża się w ciele. I jest to duch, który wykonuje swoje dzieło w ciele. Dzieło wykonywane w ciele w pełni reprezentuje ducha, a ciało służy dziełu. Ale to nie znaczy, że obraz ciała jest substytutem prawdziwego obrazu samego Boga. Nie jest to celem ani znaczeniem tego, że Bóg stał się ciałem. Staje się on ciałem tylko po to, aby duch mógł znaleźć miejsce do przebywania właściwe dla jego działania, aby lepiej wykonywać dzieło w ciele, tak aby ludzie mogli zobaczyć jego uczynki, zrozumieć jego usposobienie, usłyszeć jego słowa i poznać cud jego dzieła. Jego imię reprezentuje jego usposobienie, jego dzieło reprezentuje jego tożsamość. Jednak on sam nigdy nie powiedział że Jego ukazanie się w ciele przedstawia Jego obraz. Jest to jedynie ludzkie pojęcie. Siostra mówiła dalej: Nieważne, czy Bóg wciela się w mężczyznę, czy w kobietę, nieważne jest też to, jak wygląda. Ważne jest, czy to, co mówi, jest prawdą, czy prezentuje Boże usposobienie i czy dokonuje zbawienia ludzkości. Właśnie to jest ważne. Tak. Jeśli idziemy do lekarza, gdy jesteśmy chorzy, skupiamy się na tym, czy lekarz może nas wyleczyć, a nie na tym, czy jest mężczyzną czy kobietą. Jeśli powiemy, że tylko mężczyźni mogą leczyć, a kobiety nie, czy to nie będzie absurd? Jeśli Bóg może wyrażać prawdę i dokonywać zbawienia ludzkości, to wtedy jest Bogiem wcielonym. Ten aspekt jest kluczowy? Tak. Pastorzy nie nasłuchują głosu Boga, nie szukają prawdziwej drogi, a kiedy słyszą, że Bóg wcielił się w kobietę, zaprzeczają temu, przeszkadzają w powitaniu Pana. Przecież to straszny błąd. Żeby przestali mi przeszkadzać, zablokowałam wszystkich swych przeciwników, włącznie z pastorem i starszymi z kościoła. Wierzyłam, że witam Pana i że mimo wszystko będę szła za Bogiem Wszechmogącym. Działania pastora dały Ci lepsze rozeznanie to dobrze. Tak. Pastor namawiał Twoją rodzinę, żeby Cię powstrzymała? Hm. W 2020 roku wraz z córką przestałyśmy chodzić do kościoła. Po dwóch miesiącach pastor zaczął mnie atakować. Mówił mi, żebym nie chodziła na spotkania kościoła Boga Wszechmogącego, że jego spotkania wystarczą. Powiedział też mojemu mężowi, że wybrałam złą ścieżkę. Podburzał mojego syna, żeby mnie powstrzymał. O, co na to twoja rodzina? Mąż i dzieci byli przeciwni postawie pastora. Dzieci uznały, że głoszę im Ewangelię i rozmawiam z nimi o wierze w Boga. A zatem ich zdaniem. Dobrze przemyślałam swoją decyzję, by wierzyć w Boga Wszechmogącego. Później starsi zaczęli mi grozić, że zostanę wydalona z kościoła, a wierni mnie odrzucą. Odpowiedziałam wtedy: I tak będę wierzyć w Boga Wszechmogącego. Bogu dzięki. Gdy nieco zrozumiesz dzieło Boże, wytrwasz na prawdziwej drodze. Tak. Powiedzieli moim przełożonym w szkole o mojej wierze w Boga Wszechmogącego. Chcieli reakcji szkoły, ale dyrektor ich zignorował. Pomyślałam o słowach siostry Elzy: że prawda zawsze jest odrzucana przez świat religijny. Dwa tysiące lat temu pan Jezus wyraził prawdę, odkupił ludzkość, a judaizm go potępił. Zwłaszcza przywódcy religijni, księża i faryzeusze, bluźnili panu Jezusowi, by zachować swoje pozycje, oszukując i powstrzymując ludzi. Ci antychryści opierali się Bogu i niszczyli ludzi. Pastorzy i starsi są w większości tacy sami, jak faryzeusze w judaizmie. Chcąc chronić własne pozycje, szaleńczo potępiają dzieło Boga Wszechmogącego. I przeszkadzają w badaniu prawdziwej drogi. To antychryści, których zdemaskował Bóg. Tak. Pomyślałam, jak pan Jezus przeklął faryzeuszy. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami bowiem tam nie wchodzicie, ani wchodzącym nie pozwalacie wejść. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morza i lądy, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy się nim stanie, czynicie go synem piekła dwa razy takim, jak wy sami. Pastorzy i starsi wiedzą, że słowa Boga Wszechmogącego są prawdą, ale chcą cieszyć się uwielbieniem ludzi i datkami, więc dla zachowania pozycji... Nie pozwalają powitać Pana, wejść do Jego królestwa. To robią antychryści. Właśnie. To demony, które pożerają ludzkie dusze. Zostaną przeklęci przez Boga. Słuchający ich za karę trafią do piekła. Tak. Choć wciąż jestem często atakowana przez pastorów i starszych. Nieważne jakie kłamstwa głoszą, to już na mnie nie działa. BO Wiem, że Słowa Boga Wszechmogącego są prawdą i drogą do życia wiecznego, która oczyszcza i zbawia. Każdy, kto pragnie szukać objawienia Boga, musi czytać Jego Słowa, a rozpozna głos Boży i powróci przed Jego tron. Amen. Bogu, Bogu dzięki. dzięki.